To jest postawa, którą lubię i doceniam. Gościowi się zepsuł zderzak, to skleił go 10 kilogramami taśmy klejącej. Jestem zły, bo miałem wyjechać rano, a wczoraj oczywiście... 4.17, 4.20 gdzieś u mnie na zegarku, 4.20. Właśnie skończyłem montaż vloga. No ale nic, trudno, dobra, nie ma co narzekać. Jedziemy dzisiaj, jest czwartek, godzina 13.00, Poznań, witam! Jest czwartek, 14.00. Ten vlog potrwa gdzieś do... soboty, to soboty wcześnie rano, czyli jakieś 40 godzin. Ja w tym czasie muszę polatać z 30 godzin na Uberze i zrobić w międzyczasie scenariusz na top 10 wszystkiego i zrobić kompletne nagranie na top 10 wszystkiego. No może te 30 godzin z Uberem przesadziłem, nie dam rady, 20 parę. Więc w sumie cieszę się, że zaspałem dzisiaj, bo przez następne 40 godzin zbyt wiele to się nie wyśpię. 15.54, Uber włączony, zaczynamy, yeah! Minęło właśnie 10 godzin na Uberze. Myślę, że to odpowiedni moment, żeby jechać na stację benzynową, na Stop Cafe, tam gdzie byłem ostatnio, i zacząć pisać odcinek na top 10 wszystkiego. Myślę, że może zająć mi to jakieś 3-4 godziny, czyli liczmy, że o 6 rano skończę. To zostanie mi cały dzień na Uberze jutro, powrót do Bydgoszczy, szybkie nagranie nagrania, tylko gdzie tu miejsce na sen? O tym nie pomyślałem. No nic, dobra, jedziemy na stację. Plany mi się trochę pozmieniały, jest 3.24, jechałem na stację, miałem po drodze jeszcze 2 czy 3 kursy. 3.28 i do rana zostało mi niewiele czasu, myślę, że do 10 rano powinienem napisać scenariusz na top 10 wszystkiego. Zrobię to na stacji, mimo tego, że kupiłem genialne... Poczekajcie, pokażę wam sobie. Moment. Mimo tego, że kupiłem genialne urządzenie, czyli przetwornicę, która zmienia napięcie z zapalniczki z 12 V na 220 V, przez co może zasilić urządzenie elektryczne na normalną wtyczkę do gniazdka, którego mocno nie przekracza 350 W, więc... Ale pomyślałem sobie, nie wiem czy mnie widać w ogóle pod tym kątem, pomyślałem sobie, że nie będę tego teraz rozpakowywał, zrobię osobny film. Zrobię unboxing i to unboxing taki, jaki ja bym chciał zobaczyć. Nie unboxing pod tytułem, że ktoś otwiera pieprzone pudełko przez 1,5 godziny, a później przez 2 godziny analizuje instrukcję. Ludzie robią unboxingi sprzętu i kręcą filmy, które trwają 0,5 godziny, a mogłyby trwać 3 minuty. Nienawidzę tego oglądać, dlatego zrobię mój unboxing tego oto gówna, tak jakbym chciał, żeby unboxingi były robione. A teraz idziemy na stację robić scenariusz na top 10 wszystkiego. Czy mi się chce? No średnio, ale 312 tysięcy subskrybentów co tydzień czeka na odcinek, który robimy, więc... Więc napiszę to o 3.30 na Orlenie, popijając słabą kawę, niedobrą kawę ze stacji benzynowej. No nic. Do roboty. Eventually.
O, 6:20. Całego scenariusza nie napisałem, ale jest dobrze. Wracamy do Ubera. Pojeżdżę jeszcze trochę, a później pewnie pójdę spać. Siódma 39. Zmiana planów, idziemy spać, zaczynam być zmęczony, a nie chciałbym przypadkiem zginąć dzisiaj, więc myślę, że to jest dobra pora powiedzieć dobranoc, a właściwie, że to jest dobra pora powiedzieć widzimy się za jakieś 4-5 godzin. Ubera ciąg dalszy. Dzień dobry, piękny dniu. Piękny piątku. 13 piątek. Prawie jak piątek 13. No, walczymy dalej. Later. No i nastał ten moment. Nastała przełomowa chwila w moim vlogu. Coś, co zmieni kompletnie oblicze moje i Ubera. Mianowicie, moi przyjaciele, jest 0 stopni Celsjusza. 0 w nocy, 23:49, 0 stopni. Każda kolejna noc będzie jeszcze gorsza. Tak mi się wydaje. Ale cóż, zostańcie ze mną. Vlog jeszcze się nie kończy. Nie wiem, co się dzieje, ale chyba mamy jakiś wypadek w Poznaniu. I to chyba nawet dosyć poważny. Wszystko stoi. Wszyscy zjeżdżają na bok. Kopci się coś. Przepraszam panowie, co tu się dzieje, wiecie coś? Samochód się pali. Aha, samochód się pali. Aha, czyli ja się wtedy nie przejadę. No, nie tak szybko. Co robisz? Nic, dobra, cofam, póki się nie zapierdoliło wszystko. Dobra. No, dobra, na razie. Samochód się pali. Samochód się pali, a Sławomir to sobie lepiej cofnie. Bo zaraz się wszystko tak zakorkuje, że nikt tu nie przejedzie. Że przyjdzie mi pijanych ludzi po nocach wozić, to nie spodziewałem się chyba tego nigdy w życiu. Miałem wracać do Bydgoszczy o 4:00. Sytuacja troszeczkę się przeciągnęła, ponieważ z 4:00 zrobiła się godzina 6:09. Jednakże wracamy do naszej pięknej Bydgoszczy. Kamero, w statyw wchodź. Wracamy do naszej pięknej Bydgoszczy. No i na miejscu czeka nas jeszcze zrobienie nagrania na top 10 wszystkiego, więc po drodze pewnie zatrzymam się na jakiś posiłek, najlepiej ciepły na jakiejś stacji benzynowej i widzimy się w Bydgoszczy. Widzicie to brudne miasto? Tak, to Bydgoszcz. Bydgoszcz i godzina 8:16. Godzina 8:16 w sobotę, a vlog zaczął się kiedy? W czwartek o 14:00? Jakoś tak. Także nie wiem, ile to godzin. Pozostało mi tylko zrobić nagranie na top 10 wszystkiego.
I już będę miał weekend. No i też muszę postarać się nie umrzeć po drodze, bo trochę jestem zmęczony jednak. No, także polecam. Jeszcze jakieś 2-3 godzinki pracy i weekend. Dziesięć.